Prezes Prodromusa, Bartłomiej Wielogórski. Dzień dobry, cześć. U Ciebie w biurze chyba jestem. Daily, przesiadujesz tutaj, czy bardziej gdzieś zdalnie pracujesz? Tak, generalnie tutaj. Od czasu do czasu, oczywiście, gdzieś zdalnie. Taka moda, a że to wygodne, to wykorzystuję od czasu do czasu. Gdzieś przed tym nagraniem, jeszcze przez chwilę udało nam się może jedno zdanie rzucić, bo na urlopie, wróciłeś, czy planujesz? Niestety, już po urlopie, także już, już zapomniałem, że parę nic schodzi. Także już, już pełny wir pracy. To słuchaj, ProDromus, jakbyś mógł powiedzieć więcej o tej firmie i też o sobie przy okazji. Mm -hmm. ProDromus to firma, która już istnieje 9 lat, za chwilkę będzie okrągłe 10. Zajmujemy się wdrażaniem właściwie naszych, naszych osobistych, że tak powiem, innowacji, których twórcą jest przede wszystkim Grzegorz Piątek. Wdrażaniem ich na rynek. Na razie na koncie mamy z sukcesem wdrożonego obecnego na rynku już około od 7 lat prodrobota dedykowanego dzieciom, czyli urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych. Ponieważ rynek od nas tego oczekiwał, wdrożyliśmy system prodelvis, który jest systemem feedback, który pozwala na. No, diagnoza to może za duże słowo, na wizualizację tego, jak pacjent chodzi, co pomaga terapeucie w czasie rzeczywistym, w trakcie terapii e, odpowiednio reagować i dostosowywać terapię do tego, co akurat pacjent e, sobą prezentuje. I jesteśmy na końcówce w wdrożenia na rynek robota dla osób dorosłych, który będzie zapewne naszym flagowcem od, od przyszłego roku. Rynek na ten produkt jest znacznie większy, więc sam produkt też jest znacznie większy. Jest to urządzenie, które analogicznie, tak jak ten pierwszy prodrobot, służy do rehabilitacji kończyn dolnych. Jest to urządzenie, które znowu, można powiedzieć, podnosi trochę poprzeczkę, jak chodzi o terapię zrobotyzowaną. Mamy kilka dodatkowych zastrzeżeń patentowych w tym urządzeniu. Liczymy na to, że, że zrobimy znowu na rynku dobrą robotę. Czy Polska jest za mała na waszą firmę? Nie, jak pokazuje historia, nie jest za mała. To znaczy, jest i nie jest, może tak. Na pewno jesteśmy w stanie tutaj sprzedawać, sprzedawać skutecznie, co pokazuje chociażby to, że rynek polski jest praktycznie największym, można powiedzieć, po chińskim rynku tak naszym rynkiem. Sądzę, że jeszcze tutaj mamy coś do, do zrobienia. No jest za mały z kolei z tego punktu widzenia, żebyśmy mieli bazować tylko na polskim rynku, to byłoby na pewno za mało, żeby firma mogła się utrzymać, rozwijać i dobrze zarabiać. Będziemy na pewno celowali, tak jak do tej pory, w rynek globalny. Mamy posegregowane rynki na bardziej i mniej priorytetowe. Roboczo nazwaliśmy je ABC. Jak łatwo się domyślić tymi A to są Unia Europejska, USA i Chiny, ale mamy też wiele kontaktów poza tymi rynkami i będziemy je na pewno eksploatować. Także nie, na pewno nie będziemy się zamykać gdzieś tutaj w jakąś lokalną działalność, tylko celujemy szeroko. Troszkę cofniemy się pamięcią, jak się branża, rynek zmienił podczas, już po, po COVID-zie. Czy gdzieś, wiadomo, jeżeli rozmawiamy sobie tutaj o rehabilitacji, o tym, co można wnieść do takiej rehabilitacji, co nowego, my tu cały czas mówimy o nowych technologiach, czy gdzieś te pieniądze, które były przeznaczane gdzieś na takie inwestycje, uciekły niestety w ten COVID, czy, czy cały czas to jest, to jest coś, co jest wspierane? Jak mhm. uważasz? Na pewno dało się to odczuć. Tak dało się odczuć. Yy... Część środków na pewno była przekierowana na walkę z COVID-em, szczególnie w 2020, 2021, to było bardzo wyraźnie widoczne i panował taki bym powiedział jeszcze niepokój, tak nasi klienci nie chcieli inwestować, no co tu dużo mówić, w drogie produkty, bo nie wiedzieli co będzie za chwilę. Tak, nikt nie wiedział czy to wróci, czy nie wróci, czy kolejna fala lockdownów przed nami, a wiadomo, że to kolejne koszty. Więc to było na pewno odczuwalne. Myślę, że tak szczególnie tutaj w Europie gdzieś to powoli zaczyna odreagowywać i obserwujemy coraz większe zainteresowanie. Wracamy z niektórymi klientami do rozmów, które były gdzieś w zawieszeniu, w zamrożeniu. Natomiast tak, rzeczywiście było widać ten taki spadek zainteresowania. Może spadek zainteresowania nie, ale spadek możliwości finansowania. To na pewno. Czas pandemii to też dla Was różnego rodzaju uczestnictwo w targach. Jak bardzo przełożyło się to gdzieś na rozwój firmy? Jak Ty w ogóle wspominasz ten okres? Targi, nie pandemię, tak? Bo myślę, że pandemii nikt dobrze nie wspomina. Pandemia tak, to był taki szok, tak, że co to teraz będzie, ale to myślę, że przeżywało 90% firm, chyba tylko te, które produkowały maseczki i rękawiczki, odczuły to inaczej. Natomiast tak, my, jak się to mówi, nie, nie zasypialiśmy gruszek w popiele. Chcieliśmy powalczyć. Dzięki temu, że była pandemia. Paradoksalnie udało nam się skuteczniej dotrzeć do dużej grupy klientów, bo wcześniej, no właściwie poza takimi spotkaniami na targach, poza spotkaniami face to face, poza prezentacją na żywo, no to właściwie nikt nie, nie handlował, że tak powiem, w naszej branży w online. Pandemia zmieniła wszystko zmieniła podejście, zmieniła poglądy. Nagle okazało się, że można zrobić fajną, skuteczną, interesującą prezentację online. Można pozyskać klientów, można dyskutować z dystrybutorami i to też zrobiliśmy. Dość szybko wdrożyliśmy się w świat wirtualny, i można powiedzieć, że nawet dość było to można powiedzieć, odkrywcze ja wiem, jak to powiedzieć emocjonujące. Kiedy właśnie obserwowaliśmy to, że ten, ten kontakt, który do tej pory był czasami trudny, stał się nawet paradoksalnie czasem łatwiejszy, dlatego że już łatwiej było kogoś złapać, w, nawet w przelocie, tak? nawet gdzieś ktoś tam mógł w samochodzie z nami porozmawiać, więc łatwiej było dot dotrzeć do decision makerów, a jednocześnie no my też od strony kosztowej tak? też to odczuliśmy, że możemy skutecznie działać, właściwie po bardzo niskich kosztach. Wrócę na chwilę do tych rynków zagranicznych. Jeżeli chodzi o Waszą konkurencyjność na tle gdzieś zachodnich rywali. Dlaczego klienci często decydują się właśnie na współpracę z Wami? My mamy taki kompromis pomiędzy ceną a jakością. Produkty azjatyckie generalnie, wiadomo, że są tańsze. Z reguły jednak Wszyscy postrzegają jako słabsze jakościowo. Z zachodu Europy, ze Stanów, z kolei odwrotnie. Tam jakość nie jest dyskutowana, natomiast na pewno cena potrafi być zaporowa. My jesteśmy gdzieś pomiędzy, to znaczy, nasza jakość nie jest absolutnie gorsza od tej na zachodzie. Nasz poziom zaawansowania technologicznego, nawet bym powiedział, że jest konkurencyjny, możemy się nawet gdzieś w niektórych obszarach. Pochwalić czymś, czego konkurencja nie ma, a jednocześnie jesteśmy konkurencyjni cenowo. Dlatego na przykład mówiłem o tych obszarach, gdzie nasza konkurencja w ogóle się nie pojawia, a my jak najbardziej zdobywamy klientów. Tak? Czyli na przykład jakieś małe, niewielkie ośrodeczki, takie jednoosobowe działalności gospodarcze, które dobrze sobie radzą, ale nie mają jakichś dużych budżetów na inwestycje, jak najbardziej mogą być naszym klientem, co u konkurencji byłoby dość trudne. Powiedz mi, Bartku, a jak oceniasz polski rynek robotyki? Tak ogólnie, jako ogół? Wiem, że masz trochę spojrzenie z troszkę wąskiej specjalizacji, ale tak jako ogół. Tak, myślę, że ten rynek jest bardzo ciekawy i bardzo, bardzo perspektywiczny. Te 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy ciężko było nawet rozmawiać z niektórymi terapeutami, tak? Oni twierdzili, że a, to będzie im zabierało pracę, że robot to nigdy nie będzie to samo, co, co człowiek e, i był duży opór środowiska. Po tym czasie, który minął, e, obserwujemy, że to się zupełnie zmieniło. Tak, już, już świadomość tego, że technologia to jest tak naprawdę dobre narzędzie, które odpowiednio umiejętnie wykorzystana przez tego samego terapeutę daje mu komfort pracy, bezpieczeństwo, dobre efekty. I te dyskusje się skończyły, a co za tym idzie, przekłada się to na zainteresowanie. Tak już nadal powiedzmy roboty są, są traktowane jako nowość, jako innowacja. Nadal dla wielu osób, jak, jak pojawimy się gdzieś w ośrodku, czy na prezentacji, gdzieś na jakiejś konferencji, nadal jest to pierwszy fizyczny kontakt z robotem rehabilitacyjnym, więc to nie jest tak, że już trafiliśmy powszechnie pod strzechy. Natomiast zdecydowanie zmieniło się już spojrzenie branży na, na ten rynek, jest duża, wie, dużo większa ciekawość, no i wzrastają potrzeby. No i zainteresowanie. Tak, już obserwujemy to, że, że właściwie do każdego ośrodka, z którym rozmawiamy, nawet jeżeli pada stwierdzenie, że to jest dla nich za drogie, jest zainteresowanie. Bardzo chętnie jesteśmy witani na różnego rodzaju prezentacjach warsztatach, także to tak wygląda. Bardzo ciekawe pytanie przede mną, e, mianowicie e, polskie społeczeństwo starzeje się i nie ma, nie ma co ukrywać, no, może nie tak jak, jak gdzieś w rejonach Skandynawii, ale zdecydowanie się starzeje. Czy roboty rehabilitacyjne, czy w ogóle kwestia robotyki może być tutaj kluczowa, jeżeli chodzi o, o przyszłość e, powiedzmy wiem, opieki czy rehabilitacji nad osobami starszymi? Jak najbardziej. Jest to jedno ze wskazań, jak chodzi o naszą technologię. Osoby, które nawet cierpią na choroby Parkinsona czy różnego innego rodzaju zaburzenia typowo geriatryczne, jak najbardziej mogą korzystać z naszego sprzętu. Jak to mawiają lekarze, bezruch zabija, tak? I to nie od razu musi być tak, że pacjent musi biegać maratony w wieku 80 lat. Czasem tak naprawdę takim minimum jest spacer. Bywa, że te osoby ze względu na różne ograniczenia tak, nie mogą pozwolić sobie na to, żeby rzeczywiście wstać, zrobić te kilka kilometrów dziennie. Więc tutaj, jak najbardziej, nasze urządzenia mogą pomagać w tego typu terapii, szczególnie dla pacjentów, którzy na przykład przebywali przez jakiś dłuższy okres czasu w pozycji leżącej, na wózku, w tak, ruchu. Więc tak, jak najbardziej, starzejące się społeczeństwo jest jak się tu ładnie mówi, targetem, tak? Jak chodzi o nasze urządzenia i naszą technologię. No i Polska jest gdzieś takim, bym powiedział, średnim krajem pod tym względem. Azja bardzo mocno się starzeje, a co by nie powiedzieć teraz, no można powiedzieć pewna waga, jak chodzi szczególnie o ludność, o ilość ludności, no przenosi się, tak powiem, wzrok na kierunki azjatyckie. Tam mamy duże narody, duże nacje, które się bardzo szybko starzeją chociażby Chiny, tak? nasz największy dotychczasowy rynek. Jest to rynek bardzo szybko starzejący się, więc sądzę, że chociażby ze względu na to wskazanie nasza technologia ma ogromną przyszłość. Ogromną przyszłość. A powiedz, kto kupuje wasze, wasze sprzęt? Czy, nie chcesz, żebyś mi opisywał fizycznie, jak wygląda przeciętny, no nie wiem, gdzieś uśredniając, kto, ale czy to są zagraniczne kliniki, czy to są może instytucje publiczne? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby najczęściej? Tutaj nie można powiedzieć, żeby był jakiś największy nasz klient. To, to jest u nas bardzo rozłożone. Owszem, mamy do czynienia z dużymi klinikami. Nie musimy daleko szukać, chociażby krakowski Prokocim. Jak najbardziej jest to jedna z największych, najbardziej istotnych klinik w Polsce. Jest wyposażona w prodrobota. Ale na drugim końcu mamy osoby prywatne. Jest kilka osób prywatnych, które zdecydowały o zakupie produktu dla dziecka w domu. Dziecko ćwiczy intensywnie przez, przez wiele lat, nie wychodząc nawet z domu. I jest cały wachlarz klientów pomiędzy, czyli pomiędzy osobami prywatnymi a wielkimi klinikami. Jest cała masa ośrodków, ośrodeczków małych, większych, prywatnych klinik gdzie zależnie tak naprawdę od grupy pacjentów nasze roboty jak najbardziej są mile widziane i tam znajdujemy klientów. Chciałbym, żebyś może nie bawił się w jasnowidza, tylko w spekulantach. gdzieś. Jak możemy sobie wyobrazić przyszłość w robotyce? Roboty rehabilitacyjne, egzuszkielety, biodruk, to jest ta przyszłość, która będzie się rozwijała najbardziej dynamicznie? To znaczy, oczywiście trudno przewidzieć jakąkolwiek przyszłość, ale jeśli miałbym coś gdybać, to myślę, że jak najbardziej ta technologia będzie coraz powszechniejsza. Jak powiedzieliśmy, w starzeniu się społeczeństw, to nie tylko pacjent się starzeje, ale również terapeuci. Tak, już teraz są statystyki, które pokazują, że przeciętny wiek terapeuty rośnie, więc ci ludzie będą potrzebowali coraz większej ilości narzędzi potrzebnych do ich pracy. Wiadomo, że. No, dla 30-40-letniego terapeuty dźwignięcie pacjenta, podtrzymywanie, podtrzymywanie go przez 8 godzin dziennie, jest jeszcze całkiem normalną praktyką. Dla osoby 50-60 przestaje to być już takie proste, jest to coraz większe obciążenie, więc trochę wzorem największych firm motoryzacyjnych, tak? pamiętam, że niektóre z tych firm potrafiły całą linię produkcyjną przystosować dla osób 50 plus no będzie na pewno ten trend postępował w innych branżach, a co za tym idzie, narzędzia tego typu będą potrzebne temu starzejącemu się terapeucie. Więc tutaj na pewno, jeżeli chcemy utrzymać nasze społeczeństwa w dobrej formie, będzie potrzebna rehabilitacja, a żeby ją wykonywać sensownie, wygodnie, bezpiecznie, będzie coraz więc większa ilość urządzeń, urządzeń takich jak nasze. Więc ten rynek będzie rosnął, tak? Patrząc na różnego rodzaju prognozy, yy, zwykle mówi się o kilkunastu, dwudziestu, kilku procentach wzrostu w ciągu 3-5 lat. Natomiast oczywiście jest to w tam jest w jakiś sposób wróżenie z fusów. Nikt nie będzie w stanie powiedzieć dokładnej cyfry, o ile rynek wzrośnie, ale to, że wzrośnie, to mogę dzisiaj się z kimś założyć, że tak będzie. Roboty otwierają możliwość takiej intensywnej terapii i mówiliśmy już wcześniej o, o tych dedykowanych ośrodkach, ale wspomniałeś też o osobach prywatnych, które zakupują taki sprzęt. Jakbyś mógł się odnieść do skuteczności takiej terapii? Czyli po prostu ktoś najzwyczajniej w świecie ma takiego robota w domu i na nim, no, czy uczy się sprawności, czy gdzieś no po prostu korzysta z tego robota. Tak. Y to jest na pewno dużo większa intensywność. Tak? Niektórym pacjentom jest ta intensywność potrzebna. Niektórzy pacjenci powinni ćwiczyć codziennie. No i tak patrząc na prozę życia. Rodzice, którzy mają pracę, którzy są zajęci, którzy mogą być zmęczeni, dzień w dzień z dzieckiem muszą ćwiczyć. Jest to duże obciążenie. Jeżeli nie robią tego osobiście, zwykle robią to. W ośrodku, w jakimś gabinecie masażu, tak? gdzieś poza domem, co się wiąże z dojazdem, co się wiąże z czasem, jest to jakieś kolejne obciążenie. Patrząc dalej, finansowanie. Bardzo często jest tak, że jest pewien pakiet zabiegów, nie, przypuśćmy, nie wiem, 10 zabiegów, rozłożonych raz w tygodniu przez 2-3 miesiące. No i ten pacjent jest rehabilitowany. No, co tu dużo gadać, mało intensywnie. Mając takiego robota w domu. Ta terapia może być po prostu robiona codziennie. E, oczywiście nie zawsze ta ilość przełoży się na jakość, tak? tutaj pacjenci są różni, schorzenia są różne, natomiast na pewno jest to duże ułatwienie dla rodzica. E, też warto e, zdać sobie sprawę z tego, że rodzic, póki dziecko jest małe, 4 5 e, będzie je podnosił, będzie, je, m, będzie mu łatwo myć, łatwo ćwiczyć, łatwo zaopiekować się tym dzieckiem. Natomiast dziecko rośnie, już waży w wieku 10 lat 50 kilo, a rodzic wręcz przeciwnie starzeje się, tak? I rodzice osób niepełnosprawnych bardzo często cierpią na schorzenia kręgosłupa, całego układu kostno-stawowego ze względu na to obciążenie, które muszą dzień w dzień gdzieś podnosić, przenosić, tak, opiekować się. Zatem też robotyka, też urządzenia zautomatyzowane Wszelkiego rodzaju sprzęty do terapii będą coraz powszechniejsze. Z technologią zwykle tak jest, że coś, co dziś wydaje nam się już tanie i niedrogie. To jeszcze 10 lat temu było czymś topowym i, i kosztownym, więc można założyć, że w perspektywie może 10, może 20, trudno powiedzieć, ilu lat te technologie też będą tanieć i będą powszechnieć. Także myślę, że to ta skuteczność będzie też. Przez to coraz większa. Jak dodamy do tego jeszcze, że dzisiaj każdy właściwie w kieszeni ma bardzo mocny komputer, który pozwala na bardzo dużo. Widać ogromny rozwój sztucznej inteligencji, widać ogromny rozwój wszelkiego rodzaju aplikacji mobilnych, które służą właśnie ochronie zdrowia. To też wyobrażam sobie przyszłość w ten sposób i o czym też myślimy już w ProDromusie, będziemy próbowali pozyskiwać kolejne projekty, na przykład ZNCBIR pod tym kątem, żeby iść w kierunku właśnie rozwiązań mobilnych. Nasz ProDelvis, czyli ten system feedback, jak najbardziej nadaje się do tego, żeby go spopularyzować, żeby zrobić z niego aplikację mobilną. Która będzie zarówno służyła lekarzowi, terapeucie do oceny postępów pacjenta, jak i rodzicowi i pacjentowi. Tak, jednym z naszych pomysłów jest wrzucenie naszego produktu na przykład na chodziki, które będą dla dziecka oferowały gry, różnego rodzaju programy motywacyjne. A dzięki temu rodzic, korzystając z tego samego urządzenia, z tego samego systemu, będzie mógł oceniać właśnie progres pacjenta, będzie mógł pokazać te dane lekarzowi, terapeucie. Więc przyszłość idzie w tym kierunku i my też chcemy tam być jako prodromus. Niedawno do portfolio waszej firmy dołączył robot przeznaczony do rehabilitacji kończyn górnych. Jeżeli chodzi o, o nie, partnerów biznesowych, czy po prostu potencjalnych klientów, to są, no i chcę mówić, że zupełnie inny target, bo on się gdzieś oczywiście będzie zazębiał. Ale czy to są ci sami partnerzy, czy też to jest jakby też w zasadzie inny, nie chcę powiedzieć rynek, ale inny odbiorca? Tak, rzeczywiście mamy ostatnio od, od pewnego czasu w naszym portfolio produkty włoskiej firmy Humanware. Ultra i Motore. Są to dwa urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych. Dlaczego na to się zdecydowaliśmy? Rynek jest jak najbardziej ten sam. Bardzo często, kiedy rozmawiamy z naszymi potencjalnymi klientami czy obecnymi klientami na temat Prodrobota, pada stwierdzenie: A czy macie coś, jak chodzi o rękę? Na dotychczas nie. Jeszcze, jeszcze nie rozwinęliśmy niczego swojego. Więc postanowiliśmy skorzystać ze współpracy z właśnie firmą HumanWare. Firma jest bardzo podobna do naszej, jak chodzi o skalę, jak chodzi o, można powiedzieć, ten mindset, tak, który, który prezentujemy. Dość powiedzieć, że prezes firmy HumanWare zdecydował akurat o współpracy z nami, chociaż miał propozycję współpracy od innych firm w Polsce dystrybutorskich, ale ze względu właśnie na tą. Idea, która nam przyświeca na sposób działania, skalę i ten, ten sam rynek, który my staramy się zdobywać, zdecydowali się na współpracę z nami. Dlatego od pewnego czasu nasi klienci kompleksowo są, że tak powiem, edukowani na temat zarówno naszych produktów, jak i produktów właśnie do rehabilitacji kończynku. Słuchaj, pracujesz już. Ponad dekadę, jakby, no poświęciłeś ogromny kawał swojego życia, powiem dosyć kolokwialnie. Czy były momenty zwątpienia, że nie wiem, nie udać się tego gdzieś skomercjalizować, czy gdzieś pójść dalej, bardziej się rozwinąć? Czy miałeś takie momenty, 10 lat to jest dekada? Oj, co ja robiłem 10 lat temu? E... Mhm. Tak, Byłem... Zdecydowanie. zdecydowanie. E... Euro 2012 już to już 10 lat, to jest kawał czasu. Tak, zaczęliśmy nawet trochę wcześniej. Może zacznę od tego, że zaczęliśmy w ogóle od bardzo niewielkich oczekiwań. Zaczęło się tak, że Grzegorz, kiedy już pokazał mi prototyp w swojej wczesnej fazie, ja zaproponowałem mu, żeby coś zrobić z tym więcej niż tylko pracę dyplomową, żeby to skomercjalizować, żeby jednak nie tylko. Dwóch chłopców, którzy korzystali z prototypu, byli odbiorcami tej technologii, ale żeby ona była dużo szersza. Grzegorz się zgodził, ale powiedział, że on się nie zna na, jak on to mówi, papierologii, a więc ktoś się tym musi zająć. I trafiło na mnie. I nasze oczekiwania były bardzo przyziemne. Tak? Chcieliśmy po prostu to skomercjalizować i zobaczymy, jak, co z tego będzie. Jako gotowy produkt? Czy... Tak, jako okay. gotowy produkt. I zobaczymy, co z tego będzie. Kiedy już zobaczyliśmy, że. Może być z tego coś dobrego, że może być z tego coś większego, no to już obaj weszliśmy w takie tryby, bym powiedział, że nie ma tak, że się nie da. Wielokrotnie słyszeliśmy, że a słuchajcie, z tym poziomem finansowania to jest niemożliwe, żebyście to wdrożyli na rynek. 19 miesięcy później już byliśmy na rynku że taka mała firma to się nie przebije w ogóle nigdzie na świecie, bo nas korporacje zniszczą i konkurencja nas tam gdzieś będzie wypychać, no chwała Bogu, dzisiaj mamy 12 czy 13 rynków zagranicznych, Prodromus jest jedną z 5-10 firm, które wymienia się jednym tchem, dechem, jak chodzi o, można powiedzieć, ten, tą taką forpocztę branży, więc... Było dużo samozaparcia, było dużo uporu, to, to już nie jest mój pomysł, że właściwie tak naprawdę upór jest tak naprawdę najważniejszy. Tak? Można mieć talent, można być pracowitym, ale bez uporu to, to się nie da. No i rzeczywiście ten upór bardzo często nam pomagał, jak chodzi o przezwyciężanie tych słabszych momentów. Rzeczywiście były, oczywiście pandemia, tak? to był taki najbardziej spektakularny moment, gdzie trochę, jak się to mówi, powietrze z nas zeszło i co to teraz będzie, ale nie poddaliśmy się. Wcześniej też było na pewno mniejsze, większe momenty zwątpienia. Na szczęście nie przypadały na nas dwóch jednocześnie, więc jeżeli jeden z nas miał ten gorszy moment, to ten drugi zawsze gdzieś tam trochę pociągnął i odwrotnie. Czasami bywało tak, że przy jakimś, jak my to mówimy, przy jakiejś wtopie Rozchodziliśmy się do domów w marsowych nastrojach. Wracaliśmy rano. No, wyspani to może złe słowo, ale w zupełnie innym nastroju. Każdy z nas miał jakiś, jakiś pomysł. Szybko obgadywaliśmy, co robimy dalej. Wdrażaliśmy to i rzeczywiście jechaliśmy dalej. Więc tak. Rzeczywiście, można, można tutaj oprócz różnego rodzaju wzlotów mieć trochę upadków, no ale jak to w życiu, to tak samo w prowadzeniu biznesu. No nie może być tak, że przez 10 lat jest tylko dobrze. Proces rozwijania się i rejestracji wyrobu medycznego jest troszeczkę inny niż w przypadku innych branż. Tutaj tej papierologii, tak, po, po raz kolejny kolokwial, kolokwialnie mówiąc, jest zdecydowanie dużo. Czy przez te bariery ciężko było się przebić? Um, i tak, i nie. To jest, można podzielić na dwie części. Jedna to właśnie ta część dokumentacyjna, druga część to część techniczna. U nas był dość, dość szybko wyraźny podział. Ja zająłem się częścią dokumentacyjną, Grzegorz częścią techniczną. Ja akurat miałem za sobą dużo doświadczenia i z konsultingu, i z pracy w korporacji, która była po prostu firmą medyczną, firmą farmaceutyczną. Więc ta papierologia nie była dla mnie mm, przesadnie trudna. Tak? Cało, całą dokumentację z pomocą oczywiście jakichś konsultantów, ale udało się. Opracować i właściwie ta dokumentacja służy nam do dziś. Natomiast od strony technicznej również Grzegorz, który zna ten produkt od podszewki, reagował szybko na potrzeby zmian, na, na powiedzmy uwagi, które pochodziły z laboratoriów i też ten proces udało się w miarę bezboleśnie przejść. Oczywiście brzmi to w moich ustach teraz tak o chopsiub, ale tak nie było. Oczywiście to były długie miesiące ciężkiej pracy. Natomiast obydwaj wiedzieliśmy, co musimy zrobić i w jaki sposób. Pomagało nam dużo ludzi, którzy, myślę, że przez sam temat, jakim się zajmujemy, tak? czyli pomoc osobom niepełnosprawnym, rehabilitacja dzieci, no, chwytało to za serce, i wiele osób po prostu pomagało nam nawet czysto bezinteresownie. Dużo wiedzy. Otrzymaliśmy od osób doświadczonych, znających branżę, z którymi rozmawialiśmy, których poszukiwaliśmy trochę pocztą pantoflową, trochę gdzieś przez internet, i w ten sposób udało się, nie rozbudowywując zespołu przesadnie, pozyskać tą wiedzę, która była nam potrzebna, i wszystkie badania z sukcesem zakończyć i przejść audyty. Obecnie jest to proces dużo bardziej skomplikowany. Unia Europejska wdrożyła nowe zasady, tak, tak zwane MDR, które bardzo podnoszą poprzeczkę. I jak chodzi o dokumentację i, i o tą część powiedzmy taką techniczną, kliniczną. No, trochę tak prywatnie uważam, że to jest lekki strzał w stopę, bo certyfikacja bardzo podrożała. Certyfikacja się stała bardzo trudna, i jeżeli miałbym dziś wchodzić jeszcze raz z prodrobotem na rynek, o to już bym nie był takim optymistą, że mi się to tak po prostu uda i że to będzie 19 miesięcy. 19 miesięcy, które było możliwe te kilka lat temu, dziś myślę, że byłoby niemożliwe. Na pewno już nie takim składem i nie w taki sposób, w jaki my to zrobiliśmy wcześniej. No, niestety jest to trochę. Ja wiem, no nie chcę tu używać mocnych słów, że strzał w kolano ze strony Unii Europejskiej, bo wiele takich startupów... To może nasz... po prostu obniżenie konkurencyjności wobec tak, czy no. rynków azjatyckich? Startupów jak nasz może się już nie wydarzyć. Te pomysły być może znajdą swoje finansowanie, swoje pierwsze wdrożenie na przykład w Azji albo w Stanach, bo ta poprzeczka będzie tutaj za wysoka. A może jestem pesymistą, tak jak nam mówiono, że nam się nie uda. To znajdzie się znowuż kilku młodszych, bardziej jeszcze zażartych bojowników, że tak powiem, o swój pomysł i, i wdrożą i, i dadzą radę. Natomiast myślę, że nie jest łatwiej, tak? To, to, to mogę na pewno powiedzieć. Ale ten nasz drugi produkt, Prodrobot Magna, plus nasz obecny produkt, który musiał zostać certyfikowany. Na nowe zasady są w trakcie, też przechodzimy badania, też musimy przygotowywać segregatory dokumentów, ale wkrótce to skończymy i już pewnie będziemy inaczej na to patrzeć. Startupy w Medtechu, jakbyś miał kilka rad właśnie dla tych ludzi, którzy chcą gdzieś zacząć. Powiedziałeś, że teraz, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre rzeczy, jest bardzo ciężko. Ale może ty jesteś dobrym przykładem, żeby powiedzieć, jak nie stracić motywacji, jak, jak do przodu, jakbyś miał przed sobą, powiedzmy, siebie sprzed tych 15 lat, 10 lat. E, jakieś takie rady miałbyś? Jakąś złotą radę, jedną, dwie? A, prawdę powiedziawszy, trochę e, przerwałem, ale zamierzam wrócić wkrótce do pisania książki na ten temat. Więc taka kryptoreklama, tak? Obserwujcie, bo być może będę wkrótce miał coś do zaoferowania młodym startupowcom plus kilka materiałów gdzieś tam na YouTubie pewnie też chętnie puszczę, natomiast tak krótko, bo to nie, nie, na, nie na tą rozmowę, tak, to musiałbym naprawdę dużo czasu poświęcić na ten temat. No i nie chcesz też zespoilerować książki. To, to, to tak. Ale tak, tak mówiąc wprost, żeby jednym zdaniem powiedzieć, to praca i upór. To są, to są dwie rzeczy, których się nie da uniknąć chcący mieć startup. Szczególnie w Polsce. To, to nie jest tak, jak czasami widzimy w filmach, widzimy gdzieś w jakichś materiałach medialnych, że ktoś ma świetny pomysł, zakochuje się w tym jakiś inwestor i świetnie firma się rozwija, i za pół roku wszyscy już otwierają szampana na jachcie na Morzu Śródziemnym albo na Karaibach i są milionerami. To tak nie działa. Chyba Einstein powiedział, że, że sukces to 5% talentu i 95% ciężkiej pracy. I ja się pod tym podpisuję. Musi człowiek sobie gdzieś wkomponować w, w, swoją, w swój sposób działania upór i ciężką pracę. To gdybym miał tak jakby podsumować w takim krótkim, w krótkiej, krótkiej rozmowie, to, to to na to bym stawiał. Widzę, obserwuję w tej branży dużo firm, które pojawiają się, znikają, które nawet czasami nie wystartują, ze względu na to, że ktoś ma fajny pomysł, ale odbije się od jednego, drugiego, trzeciego komitetu inwestycyjnego i ten pomysł w ogóle nie trafia do realizacji i on jest odkładany na wieki. Jeżeli chodzi właśnie o te środki, jak pozyskać środki? Najłatwiej jest. teraz. No cóż, tu gdybym mógł coś radzić, to jeżeli wyobrazimy sobie zespół, najczęściej nie wiem, dwóch, trzech, mały zespół, o kilku osób, które mają jakiś pomysł i chcą gdzieś się z nim przebić, moja rada taka, żeby znaleźć kogoś, kto, kto to już zrobił, kto albo zwiąże się z zespołem. Albo przynajmniej będzie nie wiem, ich mentorem i pokaże im, jak to zrobić, bo sam pomysł to nie wszystko trzeba go mieć dobrze sprzedać. Pomysłów jest cała masa, inwestorów oczywiście też, więc, no, żeby przekonać do siebie inwestorów, to czasami trzeba się bardzo mocno napracować dużo mocniej niż nad samym rozwojem produktu. To nie jest tak, że ktoś da nam kilka milionów złotych, bo nam się coś wydaje. To, to, że mamy dobry pomysł, to jest jedno. Inwestorzy to ludzie, którzy po prostu chcą zarobić. Tak? To jeżeli ktoś inwestuje na giełdzie, to też może sobie sam przed sobą odpowiedzieć, dlaczego on to robi. Nie dlatego, że firma jest fajna, tylko dlatego, że świeciło się na zielono przy wynikach finansowych przez ostatnie lata i dlatego się tam inwestuje. I tak samo pomysł, który się ma, trzeba odpowiednio opakować w tą taką otoczkę finansową, pokazać, że to nie jest tylko coś, co będzie służyć ludziom, ale że oprócz tego, że będzie służyć ludziom, znajdzie klientów, klienci będą chcieli za to zapłacić, a finalnie inwestor na tym będzie mógł zarobić. I myślę, że to też jest taka, powiedzmy, rada, tak, żeby jeżeli chcemy rozwijać pomysł i znaleźć finansowanie, to musimy sobie tak szczerze odpowiedzieć na to pytanie, czy jesteśmy przekonani, że ktoś to kupi i na tym się będzie dało zarobić. To już tak podsumowując, co czeka Prodromusa w najbliższych miesiącach? W najbliższych miesiącach. Na pewno będziemy kontynuować proces wejścia na New Connect. Zobowiązaliśmy się do tego w zeszłym roku i tu się nic nie zmienia. Jak zwykle procedury zajmują trochę czasu, trochę więcej niż, niż optymistycznie zakładaliśmy, ale posuwamy się mozolnie do przodu. Oprócz tego jesteśmy w trakcie certyfikacji nowego produktu, czyli Prodrobota Magna. On już jest promowany. Jak jeździmy na targi, już prezentujemy materiały marketingowe, rozmawiamy z klientami, zbieramy potencjalne zamówienia. Co za tym idzie, mamy nadzieję, że Certyfikacja nie zajmie dużo czasu. Tu jesteśmy uzależnieni mocno od jednostki notyfikowanej, ale jeżeli nie będzie jakichś tutaj opóźnień, to pewnie gdzieś w pierwszym kwartale już będziemy chcieli, no można powiedzieć, odtrąbić premierę, i mamy nadzieję, że to już będzie ten czas, kiedy dojdzie do pierwszej sprzedaży naszego nowego flagowca. I równolegle, tak jak mówiłem wcześniej, mały robot jest certyfikowany na wymagania MDR. A w kolejnych miesiącach będziemy się rozglądali za zapowiadanymi dotacjami, programami rozwojowymi. Chętnie skorzystamy z jakiegoś programu rozwojowego. Raz, żeby nadal promować nasz eksport. A dwa, żeby wdrażać nasze nowe pomysły, kolejne produkty i budować dalej portfolio. Moim Państwa gościem, Bartłomiej Wielogórski, Prodromus. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś czas i życzę wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Do widzenia.